Papieros jest nie do zabawy, no pan. Chodźcie grać w te fanty rozbierane. No chodźcie, co tam robić? Gracie czy nie gracie? My już walimy. Pij, no przecież taka mała ilość nie zaszkodzi. Nie mogę. Dlaczego nie możesz? To bardzo mało procent alkoholu. Ale organizm mi tego nie pozwala. Nie świruj, zawsze piła się teraz. Kto to może być? Panowie, ale dziewczyna! Tak, Marek. Chciałeś to wiedzieć. Pani Nie, ty? Ja tak samo mnie znam. Ciekawe skąd ją wytrzasnę. Chyba z jakiejś menu. Nie, ty? Pewnie podnosisz się? Wcale. Panowie, spokój. Wypijmy zdrowie nowej dziewczyny. Którą byś dziewczyną przeszedł gdzieś tam? To zależy... Tam do kuchni. No do kuchni, no w tej chwili akurat. W tej chwili? Ze wszystkimi. Co ci się stało, kurczę? Daj spokój, no co jest taka nerwowa? No co, no co? Weźcie odwali sobie do tamtej. Teresa! No jak? Galancie? Nowa. Sławek! Bliżej dziewczyny, to potem odchodzisz? No wiesz, zależy od naszego, wiesz, położenia. Jakie się. Leżymy, to no wiesz, stosunek jej do mnie i ja do niej. W jakim położeniu? Nie, czy kochałeś się kiedyś dziewczynę? Ja? No nie wiesz, już ściągaj. Ściągaj, jak to wyjdzie. Dawaj go, koszulę dam. No, zegarek. Nie rozbiorę się, ktoś to ty się rozbierz. No rozbieraj się, no coś zależy. Ja na plaży jesteś pół rozebrana, bo teraz też mam. Przecież nocy. Nie wiem. Weź się rozbierz. Panda.
przychodzisz? No rozbieraj się już w końcu. O Jezus Maria, zdanujesz się. No rozbieraj się już. Czego się nie lepiej na dobra, jak gasicie światło? Nie będziemy gasić. No, nie gasić. Tak, ja normalnie no, poznałem ją z kolegą. Młoda miała 18 lat. Zobaczy dziewczyna, taka, no, nie wiem, no, taki charakter ma rozrywkowy. Rozorganizowaliśmy na prywatkę, no i na tej prywatce. Chodziłam z nim 3 lata, no i teraz przekonałem się, że jestem chora. To był chłopiec starszy, około 30 lat, kierowca. On jeździł po całej Polsce, więc wolałam jechać z nim gdzieś na trasę, wziąć kostium kąpielowe, dziką plażę czy do lasu, jeżeli siedzieć w szkole. Wierzyłam mu, że na każdej jednej trasie w Polsce miał jakąś dziewczynę. No ja mówię, no to pójdziemy do parku. Kolega był wyższejszy, powiedział, żebym poszedł na ciulki, no i prosiłem, zobaczyłem, czy ktoś nie idzie. No i później kolega mnie zawołał, no ja poszedł, no i ja usiadłem koni, później kolega przyszedł, no i mówię, czy już poszli z kim? Ja mówię, nie. No i w ogóle nie miałam ochoty, no ale kolega namówił, więc... On miał 18 skończone. No ja z tym chłopcem chodziłam pół roku, no i później z nim zerwałam, no i on powiedział, że się pomści na mnie. No i raz złapał mnie i zaprowadził mnie na tory, no i wtedy popełnił gwałt. Wybraliśmy się na autostop w kierunku morza. Było życie wolne. No i potem miałam tą panienkę tam nad tym morzem, zapoznałam ją. Też w moim wieku była 18-19 lat miała. I zaraziłem się i takie skutki przywiozłem ze sobą. Naprawdę to był mój pierwszy chłopiec. Bardzo się martwię o swoją przyszłość później. Proszę pani, proszę wiedzieć, że pani będzie w absolutnie byle tonie. Będzie pani miała zdrowe, normalne dzieci. Pod warunkiem, że pani się zgłosi, powiedzmy, w okresie ciąży, znów tu gdzieś do lekarza dermatologa, dostanie pani dodatkową kurację. Proszę o tym pamiętać. Na razie o chłopcach nie mam zamiaru myśleć. Teraz właśnie mam zamiar przede wszystkim skończyć liceum zaocznie, dostać się gdzieś do pracy. No i pomóc mamusi, bo chciałabym jej to wynagrodzić. Mamusia na pewno tam bez przerwy płacze i włosy jak pojadę, to już będzie miała siwy. Właśnie mam młodszą siostrę, chciałabym ją uprzedzić. Tylko obawiam się, że też nie będzie słuchała mnie czy mamy tak, jak ja to robiłam. A ja na przykład nie mogłam tych przestróg przyjąć gdzieś do serca, bo mi się uważało, że jestem mądrzejsza od wszystkich. Są takie dziewczyny, które potrafią żyć inaczej. Zawsze mam do takich dziewcząt podziw, zwłaszcza teraz. Biorą sobie pod uwagę to, co mówią im starsi i w ogóle traktują życie jakoś poważnie. Naprawdę prędzej bym się spodziewała, że mogę umrzeć, jak zachorować na taką chorobę. Bardzo go kochałam. Nawet na myśl nie przyszło, że się zdawała się ta dziewczyna. Spośród wielu chorób wenerycznych, dwie są najbardziej rozpowszechnione. Rzeżączka i kiła. Szerzą się one przede wszystkim przez zakażenie partnerów podczas stosunku płciowego. U kobiet rzeżączka przebiega często bez wyraźnych objawów. Objawy rzeżączki u mężczyzn występują zwykle po 2 do 5 dniach po zakażeniu. Nieleczona rzeżączka prowadzi do trwałych następstw, z których najważniejsze to niepłodność u mężczyzn i kobiet. Ciężką, ogólnoustrojową chorobą o przewlekłym przebiegu jest kiła. Pierwszy jej objaw występuje po około 3 tygodniach od zakażenia. W miejscu wniknięcia krętków bladych do ustroju pojawia się niebolesne owrzodzenie zawierające liczne mnożące się krętki. Krętki mnożą się również w okolicznych węzłach chłonnych, które ulegają powiększeniu. Po pewnym czasie owrzodzenie goi się samoistnie. Nie oznacza to jednak wyleczenia. Proces chorobowy postępuje dalej. U kobiet zmiana pierwotna może powstać w obrębie wewnętrznych narządów płciowych. Wówczas powiększone zostają węzły chłonne, znajdujące się w obrębie narządów wewnętrznych. W takim przypadku objaw pierwotny może być przez chorą niezauważony. Około 6 tygodni od chwili zakażenia ujawnić można we krwi charakterystyczne zmiany, wykrywalne m.in. odczynem serologicznym lub odczynem skłaczania. Krwinki zlepiają się, tworząc skupiska.
Po 9 tygodniach od chwili zakażenia pojawia się osódka wczesna plamista, widoczna na kończynach i tułowiu. Jest to kliniczny wyraz uogólnionego zakażenia. Po pewnym okresie charakter wykwitów następujących po sobie osódek zmienia się. Teraz posiadać one mogą charakter grudek i krost. Są mniej obfite, lecz zawsze bardzo zakaźne. Zmiany chorobowe pojawiają się w różnych miejscach. W okolicy części płciowych i odbytu przyjąć mogą charakter przerosłych, sączących wykwitów. W miarę upływu czasu zmiany te mogą ustępować lub okresowo nawracać. Wkrótce też pojawić się mogą w miejscu wchłonięcia wykwitów odbarwienia skóry zwane plamami bielaczymi. Umiejscawiają się one w okolicy karku w postaci jasnych plam skóry. Matki zarażone kiłą, a nie leczone podczas pierwszego okresu ciąży, rodzą dzieci martwe lub ze zmianami organicznymi i niedorozwojem psychicznym. Jest to kiła wrodzona. Po upływie lat kiła nieleczona lub leczona niewłaściwie powoduje powstawanie nieodwracalnych zmian w narządach wewnętrznych, które mogą doprowadzić do całkowitego i trwałego kalectwa, zeszpecenia, wielu cierpień fizycznych i psychicznych, a nawet przedwczesnej śmierci. Następstw zakażenia można uniknąć poprzez wczesne zgłoszenie się do lekarza, który w razie potrzeby podejmie skuteczne leczenie. Byłam na prywatce, gdzie nie było alkoholu, mimo że były osoby starsze o rok ode mnie. Nie mam z tej prywatki bardzo przyjemne wspomnienia. No, chłopcy byli bardzo dowcipni. Jestem zdania, że mimo wszystko dużo przyjemniejsze są prywatki, na których tego alkoholu nie ma. Więc byłem na prywatce bezalkoholowej oczywiście i to na wielu prywatkach. No i uważam, że taka prywatka jest najlepszą formą zabawy w naszym wieku. No, można się pobawić, możemy się powygłupiać trochę, możemy porozmawiać na wiele ciekawych tematów. Dlaczego chłopak podaje dziewczynie alkohol? Moim zdaniem dlatego, że chce wykorzystać właśnie słabszą głowę dziewczyny dla swoich własnych celów, nie zwracając uwagi na to, że może wyrządzić dziewczynie w ten sposób poważną krzywdę. Ja nie lubię takich dziewcząt, które są zbyt łatwe, każdemu ulegają. Jeżeli wybieram sobie dziewczynę, to staram się, żeby ona miała swoje zdanie, swoją godność jakoś zachować. Z życia należy korzystać rozumnie. Do ciebie więc należy wybór drogi, jaką pójdziesz. Tylko ten, kto umie panować nad własnymi popędami i odruchami, może liczyć na zdrowie. Może liczyć na zrodzenie się wielkiego, delikatnego uczucia miłości.